Raz jeden górnik kupił synowi gitarę, ale bez strun. Synek padł. Ojciec, na co mi gitara bez strun? Naprzód pokaż, co umiesz. Jak nauczysz się grać, to i ci struny kupię. Rozmawia ze sobą dwóch Francuzów i jeden mówi do drugiego: Gabriel, z czego byś zrezygnował? Z wina czy z kobiety? To wszystko zależy od rocznika. Rozmawiają ze sobą dwie kobiety i jedna mówi do drugiej: Powiem ci, kochana, mój mąż mnie bardzo kocha. Nie pije, nie pali, nie zdradza, nie lubi piłki nożnej i nawet mnie nie bije. A ta druga rzecze: Powiedz mi, kochana, dawno go sparaliżowało? Blondynka w milionerach. Pada ostatnie pytanie o milion złotych. Które ptaki nie zakładają gniazd? Bociany, kukułki, jaskółki, dzięcioły. Kukułki, odpowiedziała blondynka. Brawo, wygrała pani. Po tygodniu koleżanka tej blondynki się pyta: Powiedz mi, kochana, skąd wiedziałaś, że kukułki nie zakładają gniazd? A, to takie proste. Przecież kukułki mieszkają w zegarach. Przychodzi Kowalski do pewnej firmy i mówi: Dzień dobry, ja na rozmowę o pracę. A z kim pan był umówiony? Nie wiem. A na jakie stanowisko? Nie wiem. A co pan potrafi? Nie wiem. Wie pan co? Prezesa to my już mamy. Pewien facet wraca nawiany z imprezy i po drodze spotyka pana Mariana, rejonowego listonosza. Listonosz rzecze do niego: Oj, panie Waldku, widzę, że była ostra libacja. Oj, była, była. Z sąsiadami organizowaliśmy taką imprezę, gdzie dodatkowo bawiliśmy się w taką grę o nazwie Kto jest kim. A na czym ona polega? Polega na tym, że faceta nakrywa się prześcieradłem, wycina się dziurę, przez którą on wystawia członka, a kobiety, dotykając tego członka, muszą zgadnąć, kto się kryje pod prześcieradłem. Ej, to fajna jest ta gra. Szkoda, że mnie nie było. No nie wiem, bo kilka razy zostało wypowiedziane pana imię. Stoi baca na jednym brzegu Dunajca, a góral na drugim. Baca się drze: Głęboka! A góral nie dosłyszał, bo Dunajec okropnie szumiał i odpowiada: To nie oka! To Dunajec! Po czym baca wchodzi do wody, prąd go porywa i ledwo żywy wychodzi na drugi brzeg. Wnerwiony podchodzi do górala i wrzeszczy na niego: Ja ci kurwa dam do jajec! Spotkało się dwóch żuli i jeden z nich narzeka: Powiem ci, stary, ja nawet na urlopie nie przestaję myśleć o robocie. A czym się to objawia? Pyta ten drugi. Wyobraź sobie, że poszedłem na grzyby, a uzbierałem dwa kosze puszek. Dziennik z podróży blondynki. Dzień pierwszy. Poznałam kapitana. Dzień drugi. Jestem miła dla kapitana. Dzień trzeci. Kapitan jest miły dla mnie. Dzień czwarty. Kapitan zaprosił mnie na kolację. Dzień piąty. Kapitan powiedział, że jak mu się nie oddam, to wysadzi cały statek. Dzień szósty. Uratowałam 700 osób. Spotkało się trzech kumpli: Jacek, Michał i Janek, i zaczynają się przechwalać. Pierwszy zaczyna Jacek i mówi: Mój tata jest murarzem i jest taki silny, że może przewrócić dom. Drugi odzywa się Michał i mówi: A mój tata jest żołnierzem i jest taki silny, że może przewrócić dwa domy. A na koniec rozmowy odzywa się Janek i mówi: Panowie, to jest jeszcze nic. Mój tata to jest taki silny, że jedną ręką może zatrzymać pędzący pociąg. A kim jest twój tata? Maszynistą. Wnuczek mówi do dziadka: Dziadku, opowiedz jakąś historię z czasów, jak byłeś na wojnie. Dobrze, to było tak. Złapali mnie Niemcy i mówią do mnie, że mam do wyboru, że albo mnie wydymają, a jak nie, to mnie zabiją. I jak to się dla ciebie skończyło, dziadku? No jak to jak? Zabili mnie! Bandyta wpada do tramwaju i wrzeszczy: Nie ruszać się! To jest napad!
A jakiś facet z ulgą odpowiada: kurwa, ale mnie pan wystraszył! Już myślałem, że to kanary! Chuck Norris gonił dwóch bandytów. Na skrzyżowaniu jeden skręcił w lewo, a drugi w prawo. A Chuck Norris pobiegł za nimi. Bandyta włamał się do domu biznesmena. Już dobierał się do sejfu, ale w pewnym momencie zauważył, że obserwuje go żona bogacza. Po czym rzecze do niego: no to jak robimy? Albo krzyczę w niebo głosy i budzę męża, albo dzielimy się po połowie. W sądzie odbywała się rozprawa o kradzież pieniędzy. Sędzia każe opowiedzieć, jak to było. Proszę wysokiego sądu, jak usiadłam w kinie, to ten łajdak przysiadł się do mnie na wolny fotel, najpierw mówił do mnie ładne słówka, a jak zgasło światło, to podniósł mi sukienkę i sięgnął ręką za podwiązkę, a tam właśnie miałam pieniądze. To dlaczego pani nie krzyczała? Zapytał sędzia. Bo ja myślałam, że on w uczciwych zamiarach. Policjant zatrzymuje samochód do kontroli, po czym kierowca rzecze: panie władzo, na jakiej podstawie mnie pan zatrzymuje, skoro jechałem z odpowiednią prędkością i zapiętymi pasami bezpieczeństwa? Proszę pana, bo widzę, że z tyłu jest pies, a powinien być przewożony w specjalnej klatce. Panie władzo, przecież to jest pluszak! Ja się tam na rasach nie znam. Albo pan płaci mandat 1000 złotych, albo sprawę kierujemy do sądu. Jasio mówi do pani, że ich kotka urodziła 6 kociaków i wszystkie należą do PiSu. 2 tygodnie później pani się pyta Jasia: Jasiu, jak tam twoje kotki? Czy nadal należą do PiSu? Proszę pani, już nie, bo otworzyły im się oczy. Premier rzecze do pewnego faceta: gdybym nie był premierem, to byłbym przedsiębiorcą. A facet mu rzecze: gdyby pan nie był premierem, to ja nadal byłbym przedsiębiorcą. Samolot pasażerski spada na ziemię. Do kolizji pozostało kilka minut. Z fotela wstaje kobieta i mówi: jeśli mam umrzeć, to chcę się wtedy czuć kobietą. Rozbiera się do naga i pyta: czy jest w samolocie ktoś na tyle męski, że sprawi, że poczuje się jak kobieta? Facet siedzący obok wstaje, ściąga koszulę i mówi: mąż, wyprasuj! W sądzie sędzia pytał skarżonego: co pan zrobił z tą cysterną wódki, którą pan ukradł? Sprzedałem! Odpowiedział oskarżony. A co pan zrobił z pieniędzmi? Przepiłem! Wędkarz złapał złotą rybkę. Patrzy na nią i mówi: ty jesteś złotą rybką? Tak, jestem złotą rybką z PiSu. Ej, to ty życzeń nie spełniasz? Nie, ja tylko obiecuję. Facet złapał złotą rybkę, a rybka mówi: puść mnie, kochany, puść mnie, a spełnię twoje życzenie. Ale ja nic nie potrzebuję, i tak ciebie wypuszczę. Ale chociaż jedno, żeby nie było, że nie spełniam. Może chcesz odlotowy samochód? Ale ja już mam odlotowy samochód. To może chcesz mieć piękną willę? Ale ja już mam piękną willę. To może chcesz uprawiać seks 2 razy w tygodniu? Ale ja już uprawiam seks 2 razy w tygodniu. To może chcesz uprawiać seks codziennie? No nie wiem, czy księdzu wypada. Pijak przechodzi na drugą stronę ulicy i pyta policjanta: panie władzo, gdzie jest druga strona ulicy? A policjant odpowiada: tam, gdzie byłeś. A pijak mówi: a jak byłem tam, to mówili, że tutaj. Rozmawia ze sobą dwóch kolegów. Jeden mówi do drugiego: powiem ci, stary, złapałem złotą rybkę, a ona dała mi do wyboru 2 życzenia. Że albo będę miał doskonałą pamięć, albo będę doskonały w łóżku. No i co wybrałeś? Powiem ci, że za cholerę nie pamiętam, co wybrałem. Prezes partii rządzącej udał się z kilkoma swoimi kolegami do galerii sztuki. W pewnym momencie zaczyna wrzeszczeć: to ma być obraz? Ta patelnia z uszami? Kto to tu powiesił? Po czym jeden z kolegów się odzywa: spokojnie, spokojnie, to jest lustro.